Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w Centralnej Bibliotece Wojskowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego na uroczystym otwarciu wystawy poświęconej związkom papieża Jana Pawła II z Wojskiem Polskim. Za chwilę będziecie mogli Państwo obejrzeć wystawę, która jest ilustracją wzruszających spotkań papieża z żołnierzami, kombatantami, pracownikami wojska. Wystawa została przygotowana przez zespół pracowników Centralnej Biblioteki Wojskowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego przy wykorzystaniu materiałów m.in. Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Centralnego Archiwum Wojskowego oraz dzięki życzliwości Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, za co składamy serdeczne podziękowania. O dokonanie ceremonii otwarcia wystawy poproszę panią minister Beatę Oczkowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pana ministra Macieja Jankowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, jego eminencję księdza kardynała Kazimierza Milcza, metropolitę warszawskiego oraz jego ekscelencję księdza doktora Józefa Gustka, biskupa Polowego Wojska Polskiego. Zapraszam serdecznie do zwiedzenia wystawy. Thank you.